opowiemy o wektorach jednostkowych w układzie kartezjańskim, o dodawaniu, odejmowaniu wektorów i o reprezentacji wektora w przestrzeni trójwymiarowej. Dla różnych celów wprowadza się różne układy współrzędnych. My głównie na tym wykładzie będziemy korzystać z układu kartezjańskiego. Co to jest układ kartezjański współrzędny? Jest to układ, który jest przedstawiony tutaj na tablicy. On przypomina już nam troszeczkę to, o czym mówiliśmy wcześniej. Mówiliśmy właściwie o układzie kartezjańskim na płaszczyźnie w ostatnim odcinku. A teraz powiemy sobie o tym w trzech wymiarach. Jeżeli mamy układ współrzędnych w trzech wymiarach, kartezjański, to wszystkie wersory, czyli wektory jednostkowe, które określają położenie osi x, y i z, a więc wersory i, j, k, są skierowane względem siebie pod kątem prostym. I te wersory podczas ruchu cząstki, która będzie znajdowała się w tym układzie, czyli jakiegoś ciała, którego położenie, ruch będziemy analizować, nie będzie się zmieniać. Czyli jeśli wybierzemy sobie jakiś układ współrzędnych kartezjański, to on pozostaje nieruchomy podczas trwania ruchu cząstki. Są jeszcze inne układy współrzędnych, jak na przykład układ współrzędnych biegunowych albo cylindryczny dla trzech wymiarów, biegunowy jest dla płaszczyzny, albo układ współrzędnych normalnych albo naturalnych, albo układ sferyczny. Te układy różnią się od układu kartezjańskiego tym, że tam wersory poruszają się razem z cząstką, z ciałem, którego ruch analizujemy. Ale my wracamy do układu kartezjańskiego, a więc mamy trzy wersory skierowane prostopadle względem siebie i ten układ, który jest narysowany, jest prawoskrętnym układem współrzędnych. Wrócimy do tego pojęcia, dlaczego to jest prawoskrętny układ współrzędnych. Powiemy sobie o tym później, jak powiemy o iloczynie wektorowym. Na dzień dzisiejszy proszę zapamiętać, że jeśli kolejność jest taka jak na tym rysunku, czyli oś x, a za nią oś y i oś z, tak jak to jest pokazane, to jest to prawoskrętny układ współrzędnych. Wróćmy do pojęcia rzutu wektora, o którym wspominaliśmy wcześniej. Mówiliśmy, jak wygląda rzut wektora na płaszczyźnie, a teraz powiemy sobie, jak wygląda rzut wektora dla przypadku trójwymiarowego i powiemy sobie, że suma rzutów wektora na kierunkach prostopadłych dla wszystkich trzech wymiarów jest równa wektorowi, podobnie jak to miało miejsce dla płaszczyzny, jak to pokazywaliśmy ostatnio. A więc jeśli mamy rzut wektora, to definiujemy go następująco. Jest to iloczyn skalarny wektora i wersora jednostkowego, który określa kierunek, na który wektor A rzutujemy, pomnożony przez wersor, który określa kierunek nas interesujący. Jest takie twierdzenie, które mówi, że suma rzutów wektora na kierunki wzajemnie prostopadłe jest równa wektorowi. Pokazaliśmy to ostatnio dla płaszczyzny. I to samo jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z trzema wymiarami. A więc jak mamy trzy wymiary, to można pokazać, licząc dalej, korzystając z tego twierdzenia, jeśli policzymy iloczyn skalarny wektora razy wersor, to iloczyn skalarny wektora razy wersor daje liczbę rzut na określony kierunek EI i po pomnożeniu tego rzutu na kierunek EI mamy składową wektora na kierunku I. A więc jeśli posumujemy po wszystkich współrzędnych, jeśli są trzy, to trzy takie składowe będziemy mieć, a więc od I równego 1 do N równego 3, to otrzymamy sumę składowych, które będą wektorem wyjściowym. Korzystając z informacji, że rzuty są składowymi wektora, zobaczmy, jak wektor jest reprezentowany w trzech wymiarach. Wyobraźmy sobie, że mamy pewien wektor A. Narysujemy układ kartezjański z wersorami i, j, k. I teraz składowe tego wektora będą rzutami na poszczególne kierunki. A więc rzutujemy wektor A na płaszczyznę x, y. I rzutujemy kolejno na oś x, na oś y i na oś z. Zielone strzałki określają składowe wektora na osi x, y i z. A więc ten wektor możemy zapisać w następujący sposób.
Ma on reprezentację geometryczną w postaci tej strzałki, albo też jest sumą rzutu na oś x razy wersor i, czyli ten wektor, plus wektor ay razy j, plus składowa az razy k. To samo będzie, jeżeli skorzystamy z reprezentacji algebraicznej, którą już wcześniej stosowaliśmy, i zobaczmy, jak to się ma ten obrazek do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli do tej reprezentacji macierzowej, a więc mamy wektor, który jest reprezentowany jako macierz, i ten każdemu z tych składowych odpowiadają odpowiednio w pierwszej kolumnie ax, w drugiej kolumnie składowa y-owa i w trzeciej kolumnie składowa z-owa. Jak teraz, jeśli już wiemy, że każdy wektor jest równy sumie składowych wektorów rzutów na osie x, y, z i te rzuty są prostopadłymi wektorami względem siebie, jak wygląda suma dwóch wektorów? Jak się wyraża poprzez te składowe? Mamy kartezjański układ współrzędnych, ale na płaszczyźnie łatwiej będzie zauważyć pewne relacje. Rysujemy wektor A. On ma oczywiście rzuty na oś x i na oś y wzajemnie prostopadłe. Teraz narysujemy wektor b, ale narysujemy go w miejscu, w którym się kończy, zaczniemy go rysować w miejscu, w którym się kończy wektor a, żeby łatwo sumę znaleźć. A więc on ma rzut bx na oś x i rzut by na oś y. I dodajemy te dwa wektory zgodnie z regułą, którą poznaliśmy wcześniej, czyli łączymy początek wektora a z końcem wektora b. Otrzymujemy wektor c. I teraz jeśli popatrzymy na ten rysunek, to widzimy, że rzut wektora c na oś x to jest suma ax plus bx, a rzut wektora c na oś y to jest suma ay plus by. A więc ten wektor ma reprezentację następującą. W kolumnie pierwszej ax plus bx, w drugiej ay plus by, w trzeciej 0. A więc możemy podsumować i powiedzieć, że suma wektorów jest równa sumie ich składowych. To jest bardzo wygodna właściwość i będziemy z niej korzystać niejednokrotnie podczas tego wykładu. Powiedzmy sobie teraz, jak wygląda iloczyn skalarny w przestrzeni trójwymiarowej. I skorzystajmy właśnie z kartezjańskiego układu współrzędnych, czyli wyobraźmy sobie, że mamy układ współrzędnych i z wersorami i jk, prostopadłymi względem siebie, i rzuty składowe wektora a na oś x, y i z są odpowiednio a1, a2, a3 i wektora b na oś x, y, z odpowiednio b1, b2, b3. Tworzymy iloczyn skalarny w tej przestrzeni trójwymiarowej. Jak utworzymy iloczyn skalarny? To znaczy, że musimy pomnożyć przez siebie wektor a i wektor b. I teraz piszemy tę drugą reprezentację wektora, którą poznaliśmy w dniu dzisiejszym, podczas tego odcinka. I widzimy, że tu jest suma iloczyn dwóch wielomianów. Żeby policzyć iloczyn skalarny, musimy te dwa wielomiany przez siebie pomnożyć. Tak jak mnożymy dwa wielomiany w algebrze, zgodnie z tymi regułami. A więc mnożymy każdy wyraz przez każdy. A więc mnożymy pierwszy wyraz przez wszystkie 3, b, drugi wyraz przez wszystkie i trzeci wyraz przez wszystkie kolejno. I widzimy, że pojawiają się tutaj iloczyny skalarne wersorów. Iloczyn skalarny dwóch wersorów, które są skierowane prostopadle do siebie, a więc na przykład i razy j albo i razy k, to jest iloczyn, w którym kosinus 90 stopni będzie występował. A jeśli kosinus 90 stopni, to znaczy, że 0. A więc wszystkie mieszane iloczyny skalarne i razy j, i razy k, j razy i, k razy j znikną, pozostaną tylko te iloczyny skalarne, które tworzone są przez wektory czy też wersory na tym samym kierunku, a więc i razy i, j razy j i k razy k. I to jest zawarte w poszczególnych wierszach tego równania, które jest zapisane na tablicy. Czyli z dużego wielomianu otrzymujemy tylko trzy składowe, bo wszystkie mieszane składowe będą równe 0, bo tam się pojawi kosinus 90 stopni. A więc iloczyn skalarny w przestrzeni rzeczywistej, trójwymiarowej,
to jest określone w ten sposób, że A razy B, iloczyn skalarny dwóch wektorów, to jest suma składowych, suma iloczynów składowych tych, wektor, tego, tych obydwu wektorów. Czyli możemy zapisać, że iloczyn A razy B to jest suma od i równego 1 do 3 z AI razy BI. Jeśli mamy tak zdefiniowany iloczyn skalarny przy użyciu właśnie tych współrzędnych kartezjańskich, to możemy policzyć sobie iloczyn skalarny dla dwóch wektorów o danych współrzędnych. A więc wyobraźmy sobie, że mamy takie dwa wektory. Jeden wektor ma współrzędne 1, minus 1 i 2 i drugi ma współrzędne 2, 3, 0. Żeby utworzyć iloczyn skalarny, korzystamy z tej reguły, o której przed chwilą powiedzieliśmy. No i widzimy, że ten iloczyn będzie równy 1 razy 2 dodać minus 1 razy 3 i dodać 2 razy 0. Wynik to jest liczba ujemna, a więc pamiętajmy, iloczyn skalarny to jest iloczyn, który skutkuje tym, że z dwóch wektorów otrzymujemy liczbę i ta liczba może być ujemna. Skoro zdefiniowaliśmy iloczyn skalarny w układzie kartezjańskim, to możemy już, korzystając z tego, z definicji iloczynu skalarnego, policzyć kąt między dwoma wektorami, jeśli tylko znana jest jawna postać wektorów. A więc mamy dwa wektory A i B. I pamiętamy, że iloczyn skalarny to jest długość A razy długość B razy kosinus kąta między nimi. W związku z tym, jeśli to równanie przekształcimy, no to możemy policzyć kąt właśnie występujący między tymi dwoma wektorami. I ten kąt to jest arkus kosinus iloczynu AB przez iloczyn długości dwóch wektorów. Żeby pokazać, jak to w praktyce wygląda, posłużmy się przykładem, a więc policzmy kąt między dwoma wektorami, żeby było łatwiej na płaszczyźnie. Niech jeden wektor ma współrzędne 2, 0, drugi 1, 1. Policzymy sobie kąt między tymi wektorami. Żeby policzyć ten kąt, potrzebujemy mieć iloczyn skalarny A razy B, długość wektora A i długość wektora B. No to liczmy po kolei. Na rysunku po prawej stronie zostały przedstawione te dwa wektory w układzie kartezjańskim. Mnożymy A razy B, żeby wpisać do licznika ułamka. A razy B to jest suma iloczynów współrzędnych. 1 razy 2 dodać 1 razy 0, czyli 2. Teraz potrzebujemy długości wektorów. Długość wektora A to jest pierwiastek z sumy kwadratów współrzędnych, czyli a1 do kwadratu plus a2 do kwadratu, a więc 2 do kwadratu plus 0 do kwadratu, czyli pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to jest 2. No i analogicznie liczymy b, pierwiastek z sumy kwadratów współrzędnych wektora b1 i b2. b1 ma współrzędne 1, 1, czyli pierwiastek z 1 do kwadratu plus 1 do kwadratu razem jest pierwiastek z 2, czyli otrzymujemy wynik, arkus kosinus 2 dzielone przez 2 pierwiastki z 2, a więc otrzymujemy 1 przez pierwiastek z 2, czyli 45 stopni. Dziękuję za uwagę.